Ale mam pytanie teraz do, dwa pytania do Mirka Proppe. Czy ty byłeś w kopalni? Byłem tutaj w Bełchatowie, tak. Aha, dobrze. Znaczy, wpuszczają. Byłem, nie byłem w takiej podziemnej, ale tutaj w czasie tego projektu... To mówię... pytanie oczywiście trochę podchwytliwe, natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że jakby są różne przestrzenie. Oczywiście co innego dzieje się w Warszawie, co innego mówią ci politycy w Warszawie, co innego mówią tutaj, co innego mówią w Brukseli. Jest taki, i to pytanie do Ciebie, jest taka przestrzeń, w której te światy trzeba jakoś połączyć, czy znaleźć jakiś wspólny mianownik, tak żeby nasza gospodarka i lokalne społeczności też na tym skorzystały. Bo pokazanie takiego świata, w którym w 50 roku, ja zamierzam dożyć, żeby nie było, coś się wydarzy, albo coś się nie wydarzy, albo mamy doprowadzić do jakiegoś stanu. Jest trochę takim rysowaniem linii na piasku, mówienie, dobra, taki jest plan. Tylko z punktu widzenia lokalnych społeczności, po prostu przemysłu, który tutaj macie, tak, to jest zupełnie inny świat. Ja zawsze zachęcam kolegów i koleżanki z różnych organizacji zielonych czy innych, żeby jeździli, rozmawiali z ludźmi, tak, ze związkami, bo to jest, bo co innego jak sobie żyją w takiej bańce i tam, ja nie mówię o was, żeby było jasne, bo jesteśmy w Bełchatowie, ale żeby wychodzili z tych swoich bańek, tak, że to wszystko jest już oczywiste, że tam jakaś dziewczynka z warkoczykami coś powiedziała i to wszystko oczywiste, tak. Natomiast i teraz pytanie, jak wy do tego podchodzicie, jakie macie tutaj doświadczenia, przykłady, jaki pomysł na właśnie na tą lokalną społeczność, ale też właśnie przełamywanie tych baniek, tak? Znaczy tak, żeby ta dyskusja była prowadzona nie w takich właśnie osobnych silosach, tylko publicznie i żeby najlepsze rozwiązania dla lokalnych społeczności były znajdowane, ale też takie, które o to za chwilę pana profesora zapytam, żeby były korzystne dla całej gospodarki. Dziękuję bardzo. Mnie się wydaje, że ja trochę na ten temat powiedziałem, to znaczy przyjechałem tutaj i nie przekonywałem państwa do ochrony ekosystemu Puszczy Białowieskiej, czy nie przekonywałem państwa do tego, że potrzebujemy lasów na Morzu Nowych w południowo-wschodniej Azji, co jest clue naszej działalności jako fundacji zajmującej się dziką przyrodą, ale powiedziałem o związku pomiędzy właśnie tym, w jaki sposób my realizujemy, budujemy naszą cywilizację, a tym, jaki wpływ ona wywiera na tą dziką przyrodę. Jeżeli uświadomimy sobie, że 70% komponentów do leków onkologicznych pochodzi bezpośrednio z natury i nie umiemy dzisiaj ich wyprodukować, nie umiemy wyprodukować takich syntetycznych leków, to oznacza, że my tę przyrodę musimy zachować. Ale właśnie nie mówiłem o tym, mówiłem o przykładzie projektu Sprawiedliwej Transformacji, jaki realizujemy na Śląsku, który właśnie polega na tym, że z lokalną społecznością, z przedstawicielami pracowników, związków zawodowych. Byliśmy w kilkunastu regionach jeszcze nie, albo już po węglowych, albo jeszcze węglowych, ale wychodzących z węgla, żeby zobaczyć, jakie tam przyjęto pomysły, strategie, rozwiązania. Okazało się, że problemy wszędzie te same, w związku z tym łatwość od razu już dyskutowania o tych problemach. I po drugie mówiłem o tym, żeby właśnie nie trwać, o czym pan profesor mówił, w takim myśleniu, że skądś spadnie, że rząd w Warszawie albo że zarząd PG w Warszawie nagle przyjedzie z jakimś olśniewającym pomysłem, bo naprawdę takiego pomysłu nie będzie, tylko żeby mieć ten plan B, ale żeby to był plan B wypracowany tutaj lokalnie, przy wykorzystaniu ekspertów, doświadczeń różnych i tak dalej, ale żeby państwo byli do niego przekonani. Jeżeli dzisiaj w ramach zmiany w ogóle struktury transportu mówimy i widać to w wielu krajach, że przejściowo samochody elektryczne te z akumulatorami, ale znowu docelowo pewnie na dzisiaj wodorowe, to dlaczego Orlen zmienia stacje benzynowe, które ma w Niemczech, dostosowuje je do tego, żeby one były stacjami dystrybuującymi wodór, ale w Polsce tego nie robi. Dlaczego niemieckie firmy kurierskie, które boją się, że miasta będą zamknięte, zawożą swoje samochody
dostawcze, takie małe samochody dostawcze, zawożą do Kowna, gdzie one tam są przerabiane na hybrydę, a nie robią tego gdzieś po drodze pomiędzy Odrą a przejściem na wschodzie Polski. Przecież to jest potencjał, dzięki któremu możemy się właśnie rozwinąć. I tutaj będą pewnie technologicznie, przeróbka takiego samochodu zwykłego spalinowego jest bardzo i pracochłonnym, i czasochłonnym, i jak na razie kapitałochłonnym przedsięwzięciem. Więc dopracowanie się metodyki taśmowej, że tak powiem, czyli powtarzalnej reprodukcji tych samochodów, konwersji tych samochodów, to jest bardzo dobra rzecz, którą można dostosowywać, pewnie z tym krokiem właśnie, żeby to już było otwarte w stronę wodoru, więc tutaj i ciekawej technologicznie pracy jest bardzo dużo. Ja mówię o tym i nasza fundacja mówi o tym, że nie uda się nam zrealizować naszych celów, jakie mamy, to mówiłem na początku mojej wypowiedzi, bez ludzi, bo realizujemy je dla ludzi. W związku z tym tylko i wyłącznie włączenie lokalnych społeczności i dyskusja, taka jak na przykład jest w Wielkopolsce, z inwestorem, z lokalnymi przedsiębiorcami, pomoże w znalezieniu tych rozwiązań. Dziękuję bardzo.